Witam, witam. Bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem tak trochę informacyjnie. Dlatego sobie dokończymy praskę. Praskę, którą musimy dokończyć. Oczywiście macie to po prawej stronie wskaźniki mojego komputera. Mam nadzieję, że one będą widoczne. Trochę one mi przeszkadzają, ale dobra, damy radę. I tak, co ja tu miałem powiedzieć wam. No, mamy 300 km jeszcze do dojechania. I sobie ciśniemy. Nie wiem, jak będzie ten materiał suszalny. Oczywiście, że musieliśmy wziąć kredyt. Jak sami wiecie, mieliśmy mały problem finansowy. Mogli nam zabrać firmę. A teraz mamy, że tak powiem, zastrzyk gotówki większy. No i możemy sobie pozwolić na dalej, na jeżdżenie. Aczkolwiek będzie nam teraz dużo więcej zabierało, więc to jest trzeba będzie się coś mi się w ogóle z tą grą zbugowało ostatnimi czasy. Oj! Pierwsza sztuczka. Tak, bo tutaj troszeczkę za duże te nakładki są moim zdaniem. Czekajcie, bo zobaczymy, czy się da tą nakładkę. Wydajność i te nakładki gdzieś. Może to będzie tylko tak? O, w ten sposób chciałem zrobić, dokładnie. Ale to też będzie dobra, to będzie tak. Na razie to sobie ciągniemy, to wyciągniemy, ale złożymy to sobie. Dobra. Słuchajcie. Średni limit, średnia FPS u mnie przy ultra. Przy ultra ustawienia. To jest średnia 45, tak? Tylko że mam do X11. Myślę, że może gdybyśmy to. Trzeba było sprawdzić na jakich ustawieniach, na jakiej wartości będzie lepiej działać. Aczkolwiek uważam, że i tak jak na takiej jakości to na epickich ustawieniach to jest 55-60% to jest dobrze. Co chciałem powiedzieć? Nie było mi trochę na kanale, malowałem się, miałem odświeżenie domu. Musiałem ściany i sufity podświeżać. Druga część będzie jeszcze malowanie drugi raz. Pokoju, w którym teraz nagrywam, więc wam też pewnie coś nagram. Z tego tytułu. Tylko nie wiem, czy to będzie w ten weekend, czy może w przyszły. Ponieważ troszkę ciężko u mnie teraz z nagrywaniem. Parę filmików fajnych wrzuciłem. Teraz głośno jest wokół sprawy z podpalaniami. I wiecie, jak to jest możliwe, że tak duży obiekt spłonął w raptem 15 minut. I że ochrona nic nie widziała. Straż podobno jak podjechała pod bramę, to musieli budzić ochroniarza, bo on spał.
więc nie mogli go dobudzić, to też dziwna bardzo sytuacja. Nie, dla mnie to po prostu deweloperka chciała się wybudować. Nie mieli, nie wiedzieli jak namówić właścicieli do kupna, do sprzedaży tego im, to podpalili. Po prostu zlecili komuś za 100 tysięcy podpalenie tego i dziękuję. Najprostszym dla mnie to jest wytłumaczenie, najprostsze. No ale co ja tam wiem? No się tylko mogę do przypuszczać, że tak mogło być. Tak nie jest, że na tej bezprzewodowej myszce. Powiem wam, że taka... Posprzątaj tam te kulki, tak? To posprzątaj tamte i dopiero ci do te. Posprzątaj tamte. Pozbieraj. No jak pozbierasz? A niestety moje dziecko bardzo jest, jakby to rzeczy można było ująć, rozpieszczane. Nie przeze mnie. Przeze mnie tylko rozpieszczane pod kątem słodyczy. W sensie pączki i tego typu rzeczy, ale... Jeżeli chodzi o zabawki, no nie jestem nie do wytrzymania, naprawdę. Ludzie. Połowę zabawek chętnie komuś oddam. Jeżeli ktoś będzie, potrzebował, ktoś ma dziecko, czy generalnie nie ma pieniędzy, bo to różne są sytuacje, to chętnie oddam. A my tymczasem z limitem 60 FPS-ów jedziemy. Niby, czysto teoretycznie mówiąc, im niższa jakość, tym powinna być lepsza, więcej FPS-ów, nie? No bo to wiadomo, nie wymagasz takiego zużycia się procesora, komputera, RAM-u, nie? I grafiki. Aczkolwiek... Nie wiem. Nie wiem, czy to też tak działa. A, no i wracając do tej myszki, to właśnie jeżdżę na niej już drugi czy trzeci dzień i powiem wam, że no strasznie jest, jednak kablowa, przewodowa myszka jest dużo lepsza w takich trakach na kierownicy. Tutaj ma, co prawda, małe DPI, no to jest plus, ale kontrola generalnie nad nią jest, widzę, że jest dużo bardziej trzeba niektóre ruchy robić wcześniej, żeby nią kontrolować. Dużo mniejsze są skręty, no nie?
się odbija strasznie nieraz ta myszka. Myślę, że do LoL'a mogłaby być dobra tylko w sumie. Ale kupiłem, bo... musiałem kupić, bo komputer troszeczkę w innym miejscu stanął i niestety kabel, który mam w myszce oryginalnej, jest za krótki. A nie robią 3-metrowych kabli do myszki, więc musiałem kupić bezprzewodową. No niby to taka gamingowa, nie jest ona podświetlana. O Jezus. Nie. Max! Poczekajcie chwilę, moi drodzy. Co tu nie ma, kurczę, widzisz? To jest odpływ, co? Tego nie dostaniesz. No. Gdzie się to? No, co masz, Beta? Gdzie? Pominął się reklamą, wiesz? Jestem, niestety wychowany dziecka i starając coś nagrywać, nie jest to do przyjemnych, że tak to... O kurwa. Co za... Ale bym przydzwonił. Co prawda w tej 1.50 poprawili. Niby. Zachowanie NPC-tów. Widzę, że to niby teraz w niektórych miejscach oni się zachowują bardzo, powiedziałbym, chaotycznie i tak, no, prawdziwie. Czyli właśnie taka sytuacja, jak była przed chwilą, wymusił, właściwie praktycznie, że na żylewkę z nami jechał, bo gdybym ja nie zaczął hamować, to byłoby bardzo źle. Dobra, będzie trzeba... Czyżby to były bramki? Nie. Muszę więcej kierowców zatrudniać, bo wysokie mamy raty. A kurde, ja tylko zarabiam to w miarę. Czy jakieś tam pieniądze. I to też jak taka chorągiewa jeszcze. Dość szybko. No ale towar trzeba przed tym dostarczyć, nie?
Dwa pasy mamy, ciśniemy. No Jezus. Właśnie z tą myszką jest taki problem. Muszę, niestety, ale... Nie, paliwo się na otwarcie. Nie zatankowujemy się. No więc tak to lecimy sobie na spokojnie. Mam nadzieję, że mój dźwięk też będzie dobrze słyszalny. Nie będzie tam trzeba go jakoś w programie obrabiać. No jest. Tą myszką mi się niedobrze kieruje. O, przewód minus 4000, zajebiście. A dlaczego tak? Bo co? Dlaczego mi tutaj kierowca nam przyjął przychód na minus 4000? Nie wiem, czemu ja mam przychody ujemne. Coś tu się popieprzyło w tych chyba... Nie wiem. No i już dojeżdżamy. W Gothenburgu jesteśmy, elegancko.
Wywieźliśmy towar z sali, powiedzmy. Okej. Zobaczymy oferty pracy. Na szybkim zleceniu będzie to samo. No właśnie, dlaczego mam 0,0 za kilometr? Czego nie rozumiem? Jakby ktoś mógł mi wyjaśnić, dlaczego mam 0,0 za kilometr.